Siemanko, dzisiaj nagramy kolejny vlogasek z naprawy Outlandera. Stał kilka dni, odpala skopa. I tak, co jest w planie? Wymienić tarcze hamulcowe, tą szpilkę urwaną w kole i rozrząd. Także... A, i jeszcze muszę przejrzeć tylne hamulce. Nie będę wymieniał klocków, bo klocki jeszcze są, a tarcze są słabe, więc bez sensu to wymieniać. Szkoda nowych klocków, także wjeżdżamy na warsztat, zobaczymy co tam się urodzi. Szpilkę mam zdemontowaną, wyszła dosyć łatwo. I tak, można też się łatwo założyć. Jedyna pomyślana rzecz chyba w tym samochodzie, może nie jedyna, ale jedna z niewielu. I też producent, jeżeli stosuje szpilki, to powinien pomyśleć o tym, że one się urywają. No, że one się urywają, ktoś nie ma pojęcia przy dokręcaniu, ale powinien pomyśleć o tym, żeby ją łatwo założyć, tak jak tutaj. No bo na przykład w Hondzie jest to trudne, w Oplu jest to trudne, trzeba coś szlifować, piłować albo wymienić łożysko. No, to nie każdy pewnie właściciel pojazdu by się na to chciał zdecydować, ponieważ to są duże koszty. Słuchajcie, ta piasta jest taka zardzewiała, że łatwiej będzie mi chyba te szpilki powyciągać i ją wyczyścić, bo jest to masakra jakaś naprawdę. Nawet nie chcę brać tego za bardzo. Ja pierdzielę. Słuchajcie, mam taką szczotkę. Bo ja nie wiem, kto to się tak to robi, że po prostu ona nigdy nie pasuje na żadną piastę. Nie wiem, czy to ktoś... Czy ktoś to po prostu nie wie, jak to działa, czy o co tu chodzi? Przerobiłem delikatnie maszynkę. No źle to jest zrobione, bo... Te włosy murzyna powinny wystawać za to, za ten brzeg. Wtedy by można było sobie, o, tak zrobić to. A teraz w tym wypadku nie można, bo mi tutaj dotyka do piasty. Nie lubię właśnie, jak są szpilki w piaście, ponieważ jeżeli są szpilki, to trzeba to po prostu czyścić jakimiś palcami. Mam też takie te palcowe włosiki murzyna, ale no niestety, no to nie dochodzi. To widzicie, ile ja to czyszczę i to wcale tak łatwo nie schodzi. Dla was wyczyszczenie takiej piasty to jest chwila, ale... Dla mnie to jest naprawdę sporo czasu. O, może tutaj z tej perspektywy popatrz. No, mogłoby być chyba. Nie za bardzo chcę też szpilki wbijać, żeby po prostu piasty nie pogiąć. Dlatego sobie taką nakrętką to powciągam. Jednak zmodyfikuję trochę metodę, bo tamta podkładka coś mi nie bardzo pasuje. Nakrętka jest chyba z Saba jakiegoś, nie wiem, z Opla. Musiałem jeszcze to zmodyfikować, ponieważ tamta nakrętka z koła klinowała się i
Delikatnie psuł się w niej gwint. Z prawej strony zrobię tak samo, zdemontuję tarczę, zdemontuję szpilki. Szpilki demontuję młotkiem, więc można skrzywić piastę. Ale to jest moje auto, więc sobie będę tutaj eksperymentował. I liczę się z tym, że może się wykrzywić taka piasta. No najlepiej to by było oczywiście ją wyczyścić bez demontowania szpilek, ale to jest masakra, dużo czasu zajmie. W temacie rozrządu wygląda to tak: napinacz paska PK, rolka alternatora, rolka zwrotna, pompa wody. No i ten rozrząd jest także. No i będę się tutaj dobierał. Widzę, że tutaj jest troszeczkę to inaczej zrobione niż w Volkswagenie, ponieważ w Volkswagenach przewody od klimy gdzieś biegną pod poduszką, a tutaj są nad poduszką, więc małe utrudnienie. Słuchajcie, nie wiem ile ten rozrząd ma przejechane, ale strzałka to uciekła centymetr w lewo, więc tyle się pasek wyciągnął. Chcę tą szpilkę przerobić, ale nie wiem czy mi się to uda. Tutaj już maksymalnie silnik podniosłem do góry, opuściłem go z poduszek tutaj po bokach. I zobaczymy czy tutaj włożę jakąś wiertarkę, nie wiem. Widzę, że tak trochę jest, no jest trochę miejsca, ale nie jest tak, też tak za wesoło. Pasek wygląda tak, nie widać żeby tu pękał czy coś. Ale ta rolka ale jest głośno. Ta jest cicha, pompa też jest cicha. Tutaj prawdopodobnie woda się dostawała, bo jest pełno pyłu albo jakiś pył i dlatego ta rolka tak szumi. Zobaczymy jeszcze napinacz. Jaką on ma tutaj datę produkcji? 14. Nie taki stary. Raz wymieniany na pewno. I tak. Skontrolowałem szpilkę. Gwint jest bardzo ładny. Wkręca się to wszystko palcami. I chyba nie będę tego przerabiał. Znaczy na 100% nie będę tego przerabiał, ponieważ boję się, że nie zrobię tego otworu i tego gwintu prostopadle do głowicy. A jak nie zrobię tego prostopadle, no to będzie ten gwint wyrywało i to nie będzie miało sensu. Także zostawiam tak jak jest. Nie wkręcam tutaj na żadny klej czy coś takiego. Wyczyszczę tylko tą płaszczyznę, żeby ta rolka się tutaj ładnie hamowała na niej i no i tak zostawię. Nie jest to też jakaś reguła, że ta szpilka musi się złamać. Dokręcę wszystko tak jak ma być, ewentualnie nakrętkę na klej. No i mam nadzieję, że będzie banglać. Jeżeli ta szpilka się ciężko wykręca, to znaczy, że ten gwint jest naderwany. Tutaj wszystko ładnie chodzi. Mam nową szpilkę. Także zostawię tak jak jest. Może będę żałował, może nie. Rozrząd mam poskładany. Tak to mniej więcej pasuje. Tutaj blokadka. Tutaj bulczyki te. To jest wszystko elegancko. Wymieniłem też termostat, ponieważ on jest tutaj za alternatorem. Rolka też jest nowa. Więc mam nadzieję, że będzie to banglać. Wszystko poskręcane ładnie. Nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że będzie chodziło to długo i szczęśliwe. Pamiętajcie też, że przy rozrządzie zawsze wszystkie napinacze, zawsze wszystkie rolki paska klinowego, bo jak pasek się urwie, to wkręca się w rozrząd czasami przy złych wiatrach i jest problem. Tam na filmiku pokazywałem Wam, że są tutaj w moim Mitsubishi błędy komunikacji po kanie. On jest w kilku modułach. To na to nie patrzcie, bo ja tam przekodowałem to inaczej. Audio can timeout. I żeby się tego błędu pozbyć, zaraz Wam pokażę co trzeba zrobić. Przeczytałem to na jakiejś stronie chyba ruskiej.
rosyjskiej, braci naszych słowiańskich Rosjan, że trzeba po prostu przekodować jeden moduł. Nie pamiętam, o tutaj. Ponieważ jeżeli jest Bluetooth, to radio się jakoś wtedy komunikuje inaczej z licznikiem, z innymi modułami. I trzeba to po prostu tak zrobić. Przynajmniej oni tak pisali. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tak ma być. Ale zaraz to przekoduję, pokażę wam. Trzeba zrobić tak. Audio can na no present. Przekodować. I ma to działać teraz. Nie będzie tego błędu po prostu. To jest jeszcze jakieś inne opcje, ale tutaj wszystko działa. A, satelit radio. Ja tutaj przygotowałem na satelit radio. Tutaj nie ma satelitarnego radio, więc to trzeba też wykodować. Nie, nigdy jakoś w Mitsubishi tego nie robiłem, także też nie jestem pewien, czy to dobrze robię. Ale wtedy ten błąd znika na pewno. I teraz tak. Nie działało mi sterowanie radia. Tutaj widzicie, są takie różne przyciski. I tutaj działa. Pokaż. O. Widzicie, działa to. Ale to nie jest sterowane pokanie. Ja myślałem, że to jest właśnie wina tego kanu, że to nie działa. Ale tutaj w tych Mitsubishi jest problem z taśmą. I to tutaj to wszystko żyje własnym życiem. Jeżeli pokręcicie kierownicą, o, teraz działa, gdzieś tam pokręcę kierownicą, to przestaje działać. O, już chyba przestało. Nie, działa jeszcze. Także tu jest wina taśmy. Ja myślałem właśnie, że to jest wina tego kanu, że coś jest z kanem, nie tak. Ale sprawdziłem wszystkie tam przewody. Do radia dochodzą jakieś trzy linie kan i one są podłączone. Akurat myślałem, że może jedna jakaś jest przerwana albo coś. Ale to jest wina taśmy pod kierownicą, to jestem pewien na 100%. Taśma kosztuje 6 stówek oryginał, a zamiennik 100 zł. Także pójdziemy w zamiennik, bo to... troszeczkę za stare auto, żeby kupować oryginalne części do niego. Także tutaj Mitsubishi odwaliło jakąś kaszankę z tą taśmą. I teraz zrobiłem jeszcze raz skan. Tutaj jakiś jest błąd mikrofonu, ale to był history, czyli nieobecny. I tak, wszystko zaraz jest ok, nie ma tego błędu. Sterowanie z kierownicy działa po wykodowaniu tego, także to nie ma wpływu, tak jak mówiłem. Znaczy tutaj te przyciski żyją własnym życiem, więc no, raz działają, raz nie, raz się wciska plus, to się jakiś bo tu jest takie, jakiś taki system głosowych komend i to się włącza. Czasami jak na przykład kliknę minus albo plus, także no, żyje to własnym życiem. Widocznie tak musi być, takie autko. Tak wygląda tył. No, słabo. Nie wiem, czy tam się doda ustawić, wątpię. Przód się da na pewno ustawić. Zbieżność. Kąty pochylenia dobrze. Wyprzedzenie stworzenia odwrotnicy z prawej strony coś kuleje. Ale tutaj zbieżność się da ustawić. Może to się coś tutaj też zmieni. Co wątpię. Co wam powiem? No stoi to. Kręci się razem z tulejką. Da się ustawić na zielono, ale chyba tak ustawię na granicy zielonej linii, żeby po prostu ta tulejka nie była za bardzo napięta. Kupię drugie śruby, drugie tutaj te wahaczyki i będzie banglać. Kąt pochylenia koła jest dobry. A zaraz wam pokażę, co z tego wyszło. Jak tutaj przestawię troszeczkę, a nie w tą stronę. Ta tulejka mi się skręca, ale tam jest już wszystko na zielono. I tak to wygląda, ustawię po prostu tutaj na granicy zielonego. Żeby po prostu te tulejki nie były za bardzo napięte. Zamówię to wszystko drugie, wymienię. I wtedy ustawię już elegancko. Kończymy tego vlogaska z naprawy Outlandera. Wszystko mam zrobione, został tylko powtórkowy przegląd. I tak,
Nagram jeszcze jednego, kiedy nim trochę pojeżdżę i podsumuję wszystkie koszta naprawy. O, widzicie, wyszły też dodatkowe kwiatki, bo nie działa ta taśma, nie działa klapa gasząca. Także działa to teraz? No teraz nie działa. Także no takie buty. No i co? Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Jeżeli film Wam się podobał, skomentujcie, zalajkujcie, zasubskrybujcie. Piszcie, jaką macie opinię o tym samochodzie, bo wiem, że też dużo było komentarzy, że użytkujecie takie pojazdy. Ja powiem Wam tak szczerze, że ten samochód wykonaniem, no wcześniej jeździłem tylko wagami praktycznie. Różne miałem samochody, ale wykonanie tego samochodu tutaj w środku, tak jak go teraz czyściłem, bo troszeczkę go poczyściłem, jeszcze została mi skóra, to powiem Wam, że wykonanie jest tutaj bardzo słabe. Tych wszystkich plastików, tych dywaników, no ogólnie wszystkiego tutaj w środku. Sama podsufitka, możesz pokazać, też jest taka, jakaś taka miękka, gnie się to wszystko. Oprócz tego, że jest brudna, no ale... Okej. Rozgadałem się na koniec, także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i do następnego.